kanał Niebajki. Zaprasza do wysłuchania nowej serii bożonarodzeniowej. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Boże Narodzenie minęło, ale u nas wciąż świątecznie. Ciągle goście. Ile to się trzeba napracować, nakręcić, nabiegać. Choćby i teraz. Co się dzieje? Ktoś zbliża się do drzwi. Należy zaalarmować domowników przed dzwonkiem. Nie czekać. Zdaje się, że tym razem to nieproszeni goście. Kto to jest? Jakaś wielka koza? A ten niby duch w białym prześcieradle? I ci w koronach trzymają jakąś wielką, kolorową gwiazdę. Kręci się, wiruje, aż patrzeć nie można, co się tu dzieje. Nie zamierzam milczeć. Bardzo głośno daję wyraz swemu niezadowoleniu. No właśnie, jak zwykle. Im bardziej staram się uchronić domowników przed niebezpieczeństwem, tym bardziej lekceważą moje wysiłki. A próby uciszenia mnie i zamknięcia w pokoju to już doprawdy przesada. Dobrze już, dobrze. Jestem cicho. Okazuje się, że nikomu goście nie przeszkadzają. Ani Pawełkowi, ani mamie, ani tacie, a już na pewno nie maluchom. Zaraz, zaraz. Głos tej kozy jakby znajomy? Przecież to Wojtek, kolega Pawła. A ci w koronach to bracia Tomek i Ignacy. Resztę też chyba kojarzę. Tego wielkiego zwierzaka podobnego do tura na pewno, ale nie mogę sobie przypomnieć, czyj to głos. W każdym razie swoi. Nie będę się awanturować. Wiadomo, że od razu ich poznałem. Tak sobie tylko żartowałem. I co teraz? Ledwo przyszli, już wychodzą? I Pawełek też wychodzi? I to jeszcze w jakimś baranim kożuchu i starym kapeluszu dziadka. Pewnie myślą, że wyjdą beze mnie. Niedoczekanie. Wymykam się za nimi. Idziemy szosą, ale nagle kierujemy się ku domowi sąsiadów. Na świąteczną gościnę w takich strojach? I mama na to pozwoliła? Ale państwo melnarkowie wyglądają na zadowolonych. Nie dość, że chłopcy dziwnie poubierani, to jeszcze zaczynają śpiewać. I to nie kolędę, tylko coś zupełnie innego. Żebyście byli zdrowi, weseli, jako w niebie anieli, cały rok. Żeby wam się darzyło, wodziło, kopiło i dyszlem do stodoły obróciło. Cały rok. Żebyście mieli pełne komory, pełne pudła i żeby wam gospodyni u pieca nie schudła. Tak to brzmiało. Życzenia całkiem ładne, choć pieca już dawno sąsiedzi nie mają, a pani melnarkowa nigdy nie chudnie. Wręcz przeciwnie, jest zawsze bardzo ładnie zaokrąglona. A koza, to znaczy Wojtek, kłapie tą szczęką. Mnóstwo hałasu, śmiechu, dzieci się cieszą. Do tego jeszcze Pawełek zebrał pełne garście cukierków. Soczystych kostek jakoś nie zauważyłem.
na tym nie koniec. Idziemy do kolejnego domu. Pani Wrzostowska to już staruszka. Cofa się za próg, chyba wystraszyła się tego dziwacznego pochodu. Dlaczego pani Wrzostowska płacze? Wiedziałem, że tak to się skończy. Ale czy mnie ktoś kiedyś posłuchał? Chłopaki śpiewają na całe gardło. Jak to ładnie, jak ładnie. Zupełnie jak za dawnych lat. Za mojej młodości. Zupełnie tak. Też tak chłopcy chodzili z orszakiem świąteczny czas. Wejdźcie, zjedźcie ciasta, zaprasza nasza miła sąsiadka. A więc nie jest tak źle. To tylko wzruszenie. Starsi ludzie często się wzruszają. Tak już jest. Kolejny dom przed nami. Otwiera nam chłopak w wieku Wojtka, ale nie znam go. Chyba się nie przyjaźnią. Patrzy jakoś mętnie. Ma zaczerwienione oczy. A podczas gromkiego śpiewu o mało nie pada na ziemię. Co wy? Mamrocze. Patrzy podejrzliwie, nie wie, co się dzieje. Nasi kolędnicy, zupełnie niezniechęceni brakiem pozytywnej reakcji, a może właśnie tym podochoceni, śpiewają więcej i głośniej. Chłopiec ściska kurczowo swój telefon. Zdaje się, że przerwaliśmy mu jakąś ciekawą zabawę. Chyba nie słyszał o naszej zabawie, a szkoda, bo widać, że przydałoby mu się trochę ruchu na powietrzu i wesołego towarzystwa. Chłopcy wyruszyli na dalszą wędrówkę. Ja co prawda miałem zamiar im towarzyszyć, ale zatrzymały mnie pewne ważne porachunki w sąsiedztwie. Musiałem pokazać niektórym zarozumialcom, że wieś należy nie tylko do nich. Zdaje się, że wyprawa kolędników, bo tak się nazwali, była bardzo udana. Wrócili bardzo zadowoleni i wzbogaceni o przeróżne łupy, choć zupełnie niepotrzebne, bo kto je na przykład czekoladowe cukierki? W każdym razie teraz już wiadomo, że takie orszaki to tradycja, a Pawełek z kolegami sprawili tą zabawą mnóstwo radości innym ludziom. W następnym roku też z nimi idę.